Cześć misiaczki. Nie, wróć. Cześć misiaczki, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wielokrotnie pytaliście się mnie, dlaczego w ogóle uczę was tego całego Blendera. Czy on faktycznie jest taki super? Przecież są inne programy do grafiki 3D w ogóle i tak dalej. Ale dlaczego w ogóle ten Blender? Po pierwsze i przede wszystkim, kochani, jest on darmowy. Na serio, no to jest 100% za darmo, ewentualnie jakieś dodatki rozbudowujące możliwości tego programu są płatne, jednak sama podstawa i nie wiem, no z tysiące różnych dodatków jest mega darmowe i dzięki temu już jesteście w stanie tworzyć. Teraz uwaga, bo będzie, moi drodzy, wymieniane, co w Blenderze można tworzyć. Po pierwsze, tym czym ja się zajmuję, czyli modele. Po drugie, animacje. Po trzecie, kreskówki. Ej, to jak to, Audiolog? Można robić kreskówki w ogóle w tym? Można, tak. Można, moi drodzy, robić tam kreskówki 2D, 3D, oczywiście animować je od razu, robić całe sceny, no i ogólnie robić rozpierdziel totalny. Kolejną sprawą jest, moi drodzy, całkiem fajny silnik fizyczny, który tam jest, czyli może, moi drodzy, robić różnego rodzaju symulacje. Czyli na przykład, nie wiem, będziecie chcieli sobie zrobić rzut obrusu na jakiś tam stół i on będzie sobie tak latał, trzepotał, a najlepiej to jeszcze on się później rozpadnie i zamieni w jakieś ptaki, tak? To wszystko można robić w Blenderze. Czyli rozpadnie i zamieni w ptaki, więc tutaj, moi drodzy, wejdziemy od razu w tak zwany system cząsteczkowy, który umożliwia nam tworzenie tak zwanych FX-ów, czyli efektów specjalnych do filmów, gier, reklam, i wszystkiego, co tylko możecie, moi drodzy, zauważyć w telewizji. Tak, większość rzeczy jest. Aha, właśnie, nie wiem, czy wiecie, tak, mała ciekawostka. Katalogi z IKEA to nie są zdjęcia, to są modele 3D. Więc teraz tak naprawdę, co daje nam umiejętność w ogóle korzystania z tego całego Blendera? No, daje nam przede wszystkim, kochani, pracę. I tutaj bardzo często się pytają mnie misiaczki moje, wy się, kochani, mnie pytacie, jaką ja w ogóle mogę pracę dostać dzięki temu Blenderowi. Powiem wam tylko tyle. Wszystko, co cyfrowe. Dosłownie. I tutaj nie ma... No dobra, może grafiki 2D. Grafikiem 2D nie zostanie się w Blenderze. Aczkolwiek myślę, że też się da. No i jaką pracę? No wszystko, co dosłownie cyfrowe. Czyli możecie, moi drodzy, pracować w filmach. Możecie, moi drodzy, pracować w grach komputerowych. Tak samo jak ja to robię. Możecie pracować w telewizji i w reklamach różnego rodzaju. Do tego, nie wiem, powiedzmy... Ten projekt Żubra na pewno kojarzycie. Wiem, że to teraz będzie mała reklama, piwo Żubr i tak dalej. Ja za to kasy nie dostaję, spokojnie. Ale ten projekt Żubra, moi drodzy, jest również grafiką 3D, która jest po prostu na zarąbiście wysokim poziomie. I bardzo pozdrawiam chłopaków, którzy go robią. Żubik dla was, ziomeczki. Wchodząc, moi drodzy, dalej tego samego całego Blendera. Możecie, moi drodzy, tworzyć postacie. Czyli... No, możecie... Zrobić w nim wszystko, co tylko chcecie. Dodatkowo, moi drodzy, fajne jest to, że tak jak ja to bardzo często mówię, nigdy nie zrobicie tak złego modelu, jaki robicie w chwili obecnej. Gdyż tak naprawdę za każdym razem, kiedy, moi drodzy, robicie model, już uczycie się nowych umiejętności, wasze tempo wzrasta i każdy następny model, który będziecie robić, będziecie w nich wykorzystywać, moi drodzy, to, czego nauczyliście się w chwili obecnej. Czy Blender jest spoko? No myślę, że tak, jako tym bardziej open source'owy program, który jest darmowy i umożliwia robienie wszystkiego, co tylko chcecie i to naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc to nie jest coś takiego, że to jest tandeta, panie, to je darmowe, łe, to tak samo jak darmowy Passat, na pewno bez kół. No właśnie nie, w tym koła są i w tym, moi drodzy, no jesteście w stanie zrobić wszystko. Zapewne was interesuje, a ile w ogóle zarabiają ludzie, którzy się tym zajmują, nie? No. Jeszcze sobie trochę podsmokam i odpowiedź, moi drodzy, brzmi tak. Ludzie, którzy zajmują się ogólnie grafikami różnego rodzaju cyfryzacją, jeżeli robią zlecenia freelancerskie, czyli zlecenia zewnętrzne, mogą zarabiać, tutaj są przeliczniki godzinowe jak coś, ale powiedzmy od 30 zł w górę, gdzie górnej granicy zupełnie nie ma, więc moi drodzy, nawet można i kurczę, miesięcznie przytulać kilkanaście tysięcy euro, nie? Więc no hardcore. A jeżeli pracujemy, moi drodzy, w polskich firmach, no to wypłaty przeważnie zaczynają się od 2,5 tysiąca złotych w górę, gdzie górnej granicy... Znaczy, no, górna granica raczej jest
gdzieś tam, jeżeli chodzi o logikę i warunki polskie, ale górna granica w Polsce myślę, że tak będzie wynosiła z 15 tysięcy. Plus minus dla wyjątków. Niezła kasa, nie? Zarobienie gier, zarobienie tego, co się lubi. Albo zarobienie reklam, zarobienie FX-u, zarobienie postaci, kurczę, dostosowywanie, optymalizacji, no i sumie wszystkiego, kochani. To co? Tutaj macie linka do pobrania i zapraszam do tutków, jak chcecie. A jak nie, no to pamiętajcie, każdy program, moi drodzy, jest zarąbisty i nieważne jest to, w czym tworzy. Ważne jest tylko to, żeby po prostu to lubił. Trzymajcie, kochani, się serdecznie. Pamiętajcie, ziemniaki zjedzcie. Nie! Mięso zjedzcie. Ziemniaki możecie zostawić. Bądźcie super grafikami. Do usłyszenia. Cześć!